Czuwajcie, z tej strony wasza Lekosia i dzisiaj witam was w kolejnych harcerskich opowieściach. Tak więc, tak jak tytuł dzisiejszego odcinka mówi, opowiem wam dzisiaj o tym, w jaki sposób robię śpiewniki oraz szybko powiem wam, jak zrobić splot na pasie, który mam, który oznacza ilość obozów, na których byłam. Tak więc od razu pozwolę sobie powiedzieć, że my mamy dwa rodzaje śpiewników. Pierwszy rodzaj to jest śpiewniki drukowane i między innymi jest to śpiewnik szczepu, który możecie kojarzyć z moich live'ów i tak dalej, i tak dalej. A drugi rodzaj śpiewników to są śpiewniki autorskie, czyli pisane samemu. U nas w szczepie jest dosyć modne robienie sobie własnych śpiewników i tak dalej i zapisuje się tam piosenki swoje ulubione, te, które najczęściej się powtarzają na śpiewankach i tak dalej. I tak jak widzicie, ja mam dwa śpiewniki. Ten jest anglojęzyczny, a ten jest polski. I dzisiaj powiem wam szybko, jak taki śpiewnik zrobić, chociaż tak naprawdę to wszystko zależy tylko od was i od waszej wyobraźni i tego, jak sobie wyobrazicie taki śpiewnik. A tymczasem zapraszam. Tak więc do zrobienia takiego śpiewnika przyda nam się zeszyt A5 lub B5. I najlepiej sprawdzi się zeszyt w kratkę. I tak jak widzicie, oba moje śpiewniki, ten jest w kratkę, ten też jest w kratkę. Dlaczego akurat zeszyt w kratkę? Dla mnie zeszyt w kratkę to jest jedyna odpowiednia, jedna słuszna decyzja, ponieważ kratki pomagają zachować równomierny odstęp między linijkami, tak żeby ten odstęp nie był ani za duży, ani za mały zwłaszcza. Po prostu jako perfekcjonistka wszystko lubię tak, wiecie. W chwili, kiedy mam kratki, wszystko mogę po prostu dokładniej zrobić. Ja w swoim śpiewniku tytuł piszę drukowanymi literami, a teksty piosenek piszę pisanymi i robię to niebieskim długopisem. Chociaż najczęściej używam do tego pisaka Stabilo. Ale od kiedy nie mam pisaków Stabilo, bo wszystkie wypisałam, to używam niebieskiego długopisu. Chwyty piszę obok piosenek, nigdy nad. Chociaż zdarzyło mi się kilka razy napisać nad, zresztą widzicie sami na ekranie. I piszę je na czerwono. Dlaczego? Dlatego, że jak zapada zmrok, to w chwili, gdy latarka musi oświetlić kilka śpiewników, kilku gitarzystom, to czerwony najlepiej widać przy słabym świetle. Obok tytułu piosenki piszę numer strony w śpiewniku ogólnodostępnym, który jest najczęściej na ogniskach i w naszym przypadku jest to śpiewnik szczepu, tak więc obok tytułu piszę numer strony z śpiewnika szczepowego, a jeżeli nie ma tej piosenki w śpiewniku szczepowym, to piszę numer strony i pod spodem maciupeńkimi literkami piszę, z jakiego śpiewnika to jest strona. W moim polskim śpiewniku z harcerskimi piosenkami spis treści jest na początku, ale osobiście bardziej podoba mi się opcja spisu treści na początku i tak łatwiej mi jest się poruszać. A na odwrocie polskiego harcerskiego śpiewnika mam śpiewnik religijny. Są tam piosenki przydające się przy oprawie mszy świętych i tak dalej, i tak dalej. A jako ZHR, jako że ja jestem wierząca i moje środowisko również, to ten śpiewnik, ten odwrót, bardzo, bardzo się przydaje. Okładka śpiewnika jest bez żadnego zapisania, ale jak możecie zauważyć, kiedyś była zapisana. Tak więc, pomimo tego, że zeszyt jest bez żadnych napisów na okładce, to kiedyś te napisy były. Polecam wam mieć zeszyt właśnie taki zupełnie bez żadnych wzorków, bo wtedy będziecie mogli sobie sami narysować coś na tej okładce i sami go zatytułować. Jednym słowem, spersonalizować po prostu okładkę. A teraz szybko przejdziemy do sznurków na pasie. Do tego przyda mi się mundur, mój. Ja swój mundur wieszam tak, że mam wieszak. I jak wieszak w środku ma taką poprzeczkę, to na poprzeczce wieszam spódnicę, ponieważ ja posiadam dwuczęściowy mundur. I ostatnio chyba coraz częściej nawet te drużyny, które miały jednoczęściowe mundury, przechodzą na te dwuczęściowe. Jak sami widzicie, to jest moja spódnica mundurowa i spódnica mundurowa moja posiada takie splecione linki pryczówki po lewej stronie od nałożenia spódnicy, czyli jak ja ją założę, to po lewej stronie ja będę miała te paski. I co one oznaczają? Tak więc, jak już powiedziałam, są to oznaczenia ilości obozów, na których ja byłam. A jak je robię? Zobaczcie sami. Splot jest bardzo prosty. Biorę 15-centymetrową pryczówkę, a następnie przeplatam linkę pod pasem. Wiążę jeden węzeł płaski, drugi węzeł płaski i gotowe. Tak więc, jak widzieliście, splot ten jest bardzo łatwy do zrobienia i u nas w szczepie po prostu jest taka tradycja, chociaż nie wiem, czy nie przypadkiem w drużynie,
a może w drużynie? Była taka tradycja, że się po prostu zaplatało ilość pasków i ona świadczyła o ilości obozów i tak dalej, i tak dalej. Tak więc na dzisiaj to by było tyle. Chciałabym Was zaprosić do innych moich filmików. Tutaj macie playlistę z harcerskimi opowieściami, a tymczasem ja Was żegnam. Mam nadzieję, że ten mały odcinek harcerskich opowieści DIY Wam się spodobał. Możecie się chwalić swoimi śpiewnikami, wrzucać zdjęcia na story. A tymczasem chciałabym Was pożegnać. Już niedługo widzimy się w kolejnym odcinku i cześć!